Moi drodzy, kiedy staliśmy w modlitwie, już przechodząc do usługi, miałem taki czas, kiedy modliliśmy się, kiedy wywyższaliśmy Boga, tak pomyślałem, że wielokrotnie my w tej naszej codzienności mamy taką zawężoną perspektywę. Widzimy to, co dotyczy dnia dzisiejszego, dni, w których żyjemy, naszych okoliczności, naszych sytuacji związanych z czymkolwiek, co nas dotyka, praca, obowiązki i tak dalej. I ta perspektywa jest taka za bardzo zawężona. Pomyślałem, że to jest podobne do tego, jak po prostu, nie wiem, my chodzimy, nie wiem, po ulicy albo gdzieś tam w lesie i widzimy tyle, co przed nami. Ale chciałbym, wiecie, żebyśmy popatrzyli troszkę bardziej globalnie. Na to, co się dzieje tak naprawdę w świecie. Wiecie, obraz, kiedy by spojrzeć z 11 kilometrów, czyli z pozycji samolotu, wygląda to całkowicie inaczej. Zupełnie inaczej. A gdyby była możliwość, nie wiem, przybrać się tam gdzieś na satelitę okrążającą Ziemię, to jeszcze inaczej. Tak modląc się, tak pomyślałem, Panie, jaki Ty jesteś wielki. Pan Bóg stworzył ten świat. Pan Bóg stworzył cały kosmos. Ta nasza kula ziemska, która wydaje się nam tak ogromna, to kropelka w całym kosmosie. On wszystko podtrzymuje. Stworzył nas. Ale wiecie, to nie jest stworzone tak tylko bez celu. To nie jest stworzone, jesteśmy stworzeni, aby... No po prostu jesteśmy. Kochani, to wszystko ma swój cel, do którego się zbliżamy. Finisz jest bardzo blisko. Tak jak brat Damian rozpoczął od słowa o tym, abyśmy byli cierpliwi, o tym, abyśmy się wzmacniali, bo przyjście Pana jest blisko. Wiecie, całe Boże stworzenie, każdy Jego krok, wszystko, co On wykonał, to jest po to, aby był jakiś finisz. To nie jest po to, aby trwało w nieskończoność, to znaczy będzie życie wieczne trwać w nieskończoność, ale ja mówię o tej doczesności. Ona nie będzie w nieskończoność trwać. Przyjdzie finisz. A jak wiemy, my już finiszujemy. Dlatego chciałbym dzisiaj właśnie mówić na temat Jego powtórnego przyjścia, naszej postawy wobec Jego powtórnego przyjścia. I dzisiejsze słowo zatytułowałem Zanim będzie za późno. Otwórzmy najpierw drugi list Piotra. List ten umiłowani jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Może od razu i potem skomentuję dwa te miejsca. List do Rzymian, rozdział 13. List do Rzymian, rozdział 13 i werset na razie 11. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Oto dwaj autorzy, Piotr, Paweł. Adresatów mają podobnych. Obaj piszą do zborów. Obaj piszą do oblubienicy. Oblubienicy, która czeka i gotuje się na jego przyjście. Ale jednak jakby ci odbiorcy są wyszczególnieni inaczej. Piotr pisze do tych, którzy naprawdę oczekują. I mówi, ja was chcę tylko zachęcić. Ja was chcę tylko przypomnieć. I mówi, przez przypominanie chcę utrzymać w czujności prawe wasze umysły. I kochanie, mam nadzieję, że do większości takich słuchaczy dziś mówię. Że to, co będę dziś mówił, to tak jak mówił Piotr. Aby wam tylko przypomnieć, aby przez to przypomnienie nadal zachęcić. Abyśmy przypadkiem nie cofnęli się, nie zluzowali tempa. Więc mam nadzieję, że do większości takich słuchaczy dziś mówię. Ale zobaczcie, apostoł Paweł, choć pisze do kościoła również, pisze troszeczkę do innych, bo mówi im coś innego. Już czas. Nadeszła już pora, abyście się ze snu obudzili. W
Więc być może będę mówił też do kogoś, kogo dotyczy to słowo. A być może kogoś, kto to będzie w internecie słuchał. Zakładam, że wśród nas nie ma. Moi drodzy, abyście się ze snu obudzili. A ja dodam, zanim będzie za późno. Jak wiecie, byliśmy w Izraelu nie tak dawno z jakąś grupką ze zboru. I kiedy byliśmy na terenie Jeruzalemu i tych przyległych miejscowości, wiecie, moje myśli, owszem, cofały się wstecz. 2000 lat wstecz, kiedy przypominałem sobie, jak Jezus był na Górze Oliwnej, jak schodził do miejsca, gdzie z uczniami się modlił. Prawda. Moje myśli były na bieżąco. Oglądałem, patrzyłem, podziwiałem, ale przede wszystkim, wiecie, przede wszystkim moje myśli biegły do przodu. Stałem na Górze Oliwnej i nie mogłem powstrzymać tego wrażenia. Panie, Twoje stopy tu staną. Być może nawet gdzieś w tym miejscu, gdzie ja wtedy stałem. To było najmocniejsze dla mnie wtedy wrażenie. Panie, przyjdzie czas, że Twoje stopy tu staną i będą się rzeczy dziać. Góra, jak pamiętacie, jak jest objawione w Bożym Słowie, się rozpadnie. Widziałem z tej góry naprzeciw tą złotą bramę, przez którą Jezus wejdzie. Kiedy potem weszliśmy na wzgórze świątynne, wiecie, jak głupi, nierozsądny jest człowiek, żeby Jezus nie przeszedł przez tą bramę, zamurowali ją murem grubości, już nie pamiętam dokładnie, tam coś koło 30 metrów. W środku kraty, zasieki. I myślą, że Jezus nie da rady przez takie coś przejść. On wszechmogący Bóg, On Stwórca. Wiecie, i dotykając tego praktycznie, tych murów, tej bramy, myślałem, Panie, Ty tu wejdziesz. Wiecie, i wtedy wiedziałem, że jedno z pierwszych poselstw to będzie na ten temat. Pan powraca. Kochani, i dzisiaj nie chcę mówić w tym kierunku, żeby mówić, jak przyjście jest blisko, co się wydarza, bo myślę, że to wiemy. Zresztą 2 tygodnie temu wiem, że brat Damian dużo o tym mówił. Ale bardziej chciałbym się zastanowić nad naszą postawą, nad tym, jak nasze życie ma wyglądać. Zobaczcie, nawet apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, 5 rozdział możemy otworzyć. Zostaniemy troszkę w tym rozdziale. 5 rozdział 1 listu do Tesaloniczan również mówi w ten sposób. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Więc ja również nie mam potrzeby już ciągle koncentrować się na tym, aby uzmysławiać nam, jak blisko jest jego przyjście. Apostoł Piotr również, pisząc swój list, jakby mówi podobnie. Mówi, skoro oczekujecie. On nawet nie zastanawia się, czy oczekują. Mówi, ale my oczekujemy nowych niebios, nowej ziemi. Więc pomijam jakby ten wątek. Czytajmy po kolei te wersety. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Czytając jak złodziej w nocy, chyba rozumiemy, że chodzi o ten element zaskoczenia. Gdyby gospodarz domu oczekiwał na złodzieja, to nie doszłoby do kradzieży. Tu jest ten element zaskoczenia i tak będzie. Ten świat będzie totalnie zaskoczony. Totalnie zaskoczony, co to się w ogóle stało. Ale powiem wam, że to słowo nie dotyczy nas, oblubienicy. Oblubienica nie będzie zaskoczona. Oblubienica, która na niego czeka, nie będzie zaskoczona. To nie jest słowo dla nas. To nie jest słowo do mnie, do ciebie, że on przyjdzie jak złodziej w nocy i nas zaskoczy. Oblubienica, która czeka, która się przygotowuje, która tęskni, jakże może być zaskoczona? Wyobraź sobie sytuację taką, że jesteś rodzicem i twój nastolatek czy nastolatka wieczorem mieli już wrócić, nie ma ich, nie ma go. Dodzwonić się w żaden sposób nie możesz, komórka mu padła. Czas leci i nie ma go, i nie ma go, i czekasz, i czekasz, i czekasz. Aż w końcu dzwonek do drzwi. Otwierasz, jest. I co mówisz? Wow, skąd się tu wziąłeś? Zaskoczenie. Czy raczej powiemy, no nareszcie, kochany, przytulimy, będziemy się cieszyć, że wszystko jest okej. Wiecie, oblubienica nie może być zaskoczona. Ona czeka, ona tęskni. Ale powiem wam, najgorzej będzie mieć
ta oblubienica, którą Biblia nazywa głupimi pannami. Ci będą mieć najgorzej. Bo ci będą zaskoczeni. Ci będą zaskoczeni, a oprócz tego dokładnie będą wiedzieć, co stracili. Dokładnie będą wiedzieć, gdzie mogli być, a gdzie nie są. Dramat. A więc wierzę, że jesteśmy wśród tej oblubienicy, która czeka, która tęskni. Kolejny werset. A gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wielokrotnie już ten fragment analizowaliśmy. Też dzisiaj Damian o tym wspomniał, o tym pokoju, bezpieczeństwie. Zauważcie, Biblia wyraźnie mówi, kiedy mówią, nie kiedy będzie pokój. Kiedy mówią oni, a mówią non-stop. Ale o tych bólach już też wielokrotnie ja mówiłem. Ale widzicie, co się wokół nas dzieje. Niedawno Turcja, tak bardzo niedawno Nicea, Francja. Dziś rano usłyszałem, do końca jeszcze nie wiem, co to jest, ale usłyszałem, że chyba, nie wiem, rano albo, albo w nocy znowu wydarzenia w Afganistanie, w stolicy, w Kabulu. 80 osób zginęło. Kolejne skurcze. O kolejne skurcze jesteśmy bliżej jego powtórnego przyjścia. Werset 4-5. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Oto apostoł Paweł robi jakieś rozgraniczenie. I chyba oczywistym jest dla nas, że to, co podkryje się pod pojęciem światłość, dzień, oznacza Królestwo Chrystusa. Oznacza Królestwo Boże, oznacza Jego wartości, Jego priorytety, Jego kryteria. Natomiast to, co się kryje pod pojęciem ciemność, noc, odwrotnie, analogicznie, Królestwo Diabła. I myślę, kochani, że bardzo mocno apostoł Paweł mówi, gdzie jesteśmy. Kilkakrotnie wręcz w tych dwóch wersetach jest to powiedziane. Jesteście w jasności. Jesteście w Królestwie Światłości. Należycie do dnia. Amen. Problem w tym, czy na pewno, czy do końca, czy zawsze. Wiecie, to jest, może zerknijmy z powrotem do listu do Rzymian, tak będziemy krążyć między jednym a drugim fragmentem. Wracamy więc z powrotem do listu do Rzymian, tego 13 rozdziału. I werset 12, czyli kolejny. Apostoł Paweł mówi tak, noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności. No to jak to jest? Jesteśmy w dniu, jesteśmy w jasności, jesteśmy w Królestwie Światłości, a mamy odrzucać uczynki ciemności. Czy to jest podobna myśl jak ta, że Biblia wielokrotnie mówi nam, że jesteśmy w pełni wolni w Chrystusie, że mamy całkowite zwycięstwo w Chrystusie, że mamy całkowity pokój i radość w Nim. A czy tak do końca zawsze jest? To jest pozycja, to jest opis miejsca, w którym mamy być. To jest pozycja, do której nas Bóg przeznaczył. Tam mamy być, ale czy tam zawsze jesteśmy? Skoro jest napisane, odrzućcie uczynki ciemności. Moi drodzy, jakby apostoł Paweł chciał powiedzieć, należycie do dnia. To jest wasze przeznaczenie, to jest wasze powołanie, ale nie pakujcie się z powrotem w ciemność. Ale nie sięgajcie po te rzeczy, które was tam wprowadzą. Jest tu mowa o uczynkach ciemności. One tu są dalej podane, ale nie będę dzisiaj ich analizował. Wiecie, są to rzeczy, niektóre z nich są ewidentnymi grzechami, niektóre nie. Są to rzeczy, które nas po prostu mogą ściągać w kierunku Królestwa Ciemności. I apostoł Paweł mówi, odrzućcie to. Odrzućcie to, nie dotykajcie tego. My należymy do dnia. To jest nasze powołanie, to jest nasze przeznaczenie. Ale w pierwszym Tesaloniczan, znowu wracamy w to miejsce, czytamy, my zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi. A więc jest zagrożenie, że należąc do dnia, można stracić czujność, można stracić trzeźwość i zacząć się dotykać tych rzeczy związanych z ciemnością. Ja nie mówię, że to od razu się zbawienie traci, ale tak jest cel.
Taki jest cel, żeby stopniowo nas ściągać na terytorium ciemności. Moi drodzy, wracamy znowu do listu do Rzymian, werset 14. Jest niesamowita myśl w tym wersecie i na chwilkę chcę skupić się na niej. Werset 14. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokoić pożądliwości. Ale chcę zwrócić uwagę na tą pierwszą myśl. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Podobne słowo jest też w liście do Galacjan. Myślę, że zbór pamięta, że chyba już nieraz mówiąc o tym wersecie albo o tym z Galacjan, podawałem pewien obraz. Mówiąc w kontekście łaski, tego, co Bóg dla nas zrobił, podawałem pewien obraz, skrótowo go przypomnę. Mówiłem, że możemy sobie wyobrazić człowieka, który stoi gdzieś na ulicy w jakichś łachmanach i te łachmany brudne, podarte symbolizują nam jego grzechy albo też jego uczynki, jego własne starania o poprawę. Ale ktoś podchodzi i otula go kocem. Pamiętacie, mówiłem o tym. I teraz już nikt nas nie widzi tego, co jest pod tym. A ten koc to Boża sprawiedliwość. To krew Jezusa Chrystusa. To święta Jego sprawiedliwość, która nas otacza. I to jest łaska, że nie musimy sami, ale w Jego mocy. Ale chciałbym rozszerzyć ten obraz. Gdzie byliśmy niedawno, jak wiecie, na wypoczynku w Tatrach. No, będąc w tych okolicach, to nie można przecież chociaż raz nie zerknąć na zatłoczone Krupówki. Zrobiliśmy to, jakoś się szło przebić. I tam zauważyłem pewną rzecz, która mi nasunęła rozszerzenie tego obrazu. Chodził sobie taki misiu po Krupówkach. Wiadomo, że jest to kostium. Jakiś człowiek tam jest w środku. Ale nie wiem, jak to. Nawet nie wiem, czy to był mężczyzna, czy kobieta. No ktoś tam był w środku. Czy stary, czy młody, nie wiem. Gruby, chudy, pojęcia nie mam. Widziałem misia i tylko. I wiecie, pomyślałem, to jest to. Przyoblec się w Chrystusa. Wybaczcie za takie trywializowanie, ale powiem, wejdź do misia. Rozumiecie ten obraz? Przytul się tak mocno. Schowaj się w nim. A to załatwi wszystko. Naprawdę. Pan Bóg, patrząc na ciebie, widzi ten koc albo ten kostium. Ale ten element łaski już wielokrotnie omawiałem, więc chciałbym przejść dalej. I tutaj potrzebuję waszej wyobraźni. Wybaczcie, że tak trochę plastycznie, ale to już chyba nawyk jakiś z lekcji z dziećmi. Wyobraźcie sobie dalej, że wiecie, tak to jest, że ten kostium można rozpiąć, prawda? Z tego kostiumu można wyjść. I wyobraźcie sobie, że taki człowiek wychodzi z tego kostiumu, portfel pełny, bo tych zdjęć całe mnóstwo, i zainteresował się nim jakiś ktoś, kto chce mu zrobić krzywdę, albo kilku. I chcą go napaść, chcą go pobić, chcą mu to ukraść. I tutaj wymaga to waszej wyobraźni. Posłuchajcie, gdyby on stał tak sam, nie ma szans. Jeżeli oni tam w trójkę, czwórkę na niego napadną, nie ma szans. Ale gdyby ten miś był prawdziwy, pomyślcie na moment. I gdyby on się schował za prawdziwym misiem czy niedźwiedziem, co oni by zrobili? Buty by pogubili. Tak by uciekali. Rozumiecie tą myśl? Kochani, jeśli my stoimy poza Jezusem, to jesteśmy strasznie narażeni na Jego ataki, na ataki szatana. Co my chcemy? Myślimy, że sami damy rady? Apostoł Piotr, otwórzmy to miejsce. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 8, werset 9. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Widzicie znowu te same myśli. Trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik, wasz diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. W wierze w co? Że jak wyjdę z tego misia, będę machał szabelką, to dam rady?
Nigdy. Mocniej wierzę w co? W to, że mogę być w Nim. W to, że jestem w Nim. To przyjmujemy wiarą. Jakub mówi, poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Inaczej mówiąc, poddajcie się Bogu, czyli obleczcie się w Chrystusa. Czyli, używając tego obrazu, wejdź do misia. Kiedy będziesz w Nim, to szatan będzie uciekał. Jak popatrzysz na swoje życie, na porażki, na ataki, które przegrałeś, gdyby to przeanalizować, pewnie byłeś poza. Czy byłem poza? Pewnie byliśmy poza. A więc to jest niesamowity werset. Przyobleczcie się Chrystusa. Przyobleczcie się Chrystusa, mocni w wierze. Apostoł Paweł mówi, synami, wracamy do Tesaloniczan, synami światłości jesteście. Synami dnia jesteście. Ale kiedy? Kiedy jesteśmy w Nim? Kiedy jesteśmy w Nim? Dlatego pamiętajmy, ten człowiek na Krupówkach mógł rozpiąć kostium i wyjść. Problem w tym, że my duchowo też. Problem w tym, że my duchowo też możemy rozpiąć i wyjść. I być poza, narażając się na jego ataki. A to jest niebezpieczne. Ale moi drodzy, przechodzę do wersetu kolejnego, 6, który jest chyba sednem tego, co chcę dziś przekazać. Posłuchajcie uważnie. Przeto nie śpimy jak inni. To jest werset 6. Przeto nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Wiecie, zwracam, cały tydzień myślałem nad tym słowem jak inni. I powiem wam, że nie zaszedłem do specjalnie wielkich wniosków, o kogo tu chodzi. Na pewno nie o ten świat. To na pewno. Bo to jest adresowane do zboru. Wiecie, wydaje mi się, że apostoł Paweł mówi tutaj w ten sposób. Nie śpi do mnie, do ciebie. Nie patrz na innych. Jak inni, czyli nie sugeruj się innymi. Nie patrz, co inni robią. Nie patrz, że inni śpią. Nie patrz, że wszyscy tak robią. Mowa jest do ciebie, do mnie. Nie śpi. Oczywiście nie chodzi o to, że mamy nie troszczyć się o innych, nie zwrócić uwagi, jeżeli widzimy, że trzeba. To nie ta myśl, ale to jest ta myśl. Nie sugeruj się kimś, że on żyje tak samo, że on też śpi i że ty możesz też spać. Moi drodzy, pytanie, które sobie zadawałem i chcę zadać wam, czy ja śpię? Skoro jest napisane nie śpimy, to jest realne. Pytanie, które sobie zadawałem i zadaję wam, czy śpię, czy nie? Pytanie pomocnicze. Jak rozpoznać, mówię teraz o śnie fizycznym, człowieka śpiącego i nieśpiącego? No, upraszczam sprawę. Człowiek, który śpi, nic nie robi, prawda? Po prostu leży, no najczęściej, leży, zamknięte oczy, ewentualnie chrapie. I tyle. Nie wykonuje żadnej czynności, więc śpi. A kto nie śpi, jak można najłatwiej rozpoznać kogoś, kto nie śpi? No cokolwiek robi, choćby siedział. Ja nie śpię, mówię do was. Wy nie śpicie, bo mnie słuchacie. Więc upraszczając sprawę w tym śnie fizycznym, możemy zaobserwować tak, więc jeśli ktoś śpi, no nie robi nic. A kto nie śpi, cokolwiek robi. Wiecie, ja to przekładam na duchowy aspekt. W tym znaczeniu powtórnego jego przyjścia śpię czy nie? Czyli pytam tak, sam siebie i was. Co robię? Pan przychodzi. To wiemy ponad wszelką wątpliwość. Co robię, aby być przygotowany? Bo jeśli nic, to śpię. Co robię? Jak się staram? Co robię w tym kierunku, aby być przygotowany na jego przyjście? Moi drodzy, pytanie dla siebie samego, dla was. Czy kupuję ten olej do lamp? Kłania się przypowieść o 10 pannach. Czy zabiegam o to w modlitwie, aby mieć społeczność z nim, aby nasycać się nim, aby kupować olej namaszczenia? Czy zabiegam o świętość swojego życia? Wiecie, jesteśmy na finiszu.
Jesteśmy na finiszu czasów. Nie udokumentowuję tego, bo to po prostu wiemy. Kochani, jeśli w nas nie ma tej determinacji, by działać, tej determinacji, by się oczyszczać, by się uświęcać, jeżeli nie ma w nas tej determinacji, by kupować olej, to śpimy. I powiem wam najgorszą wiadomość, która jest napisana w wersecie 7. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią. Ci, którzy śpią, plasują się po stronie ciemności. Ci, którzy śpią, przechodzą na stronę ciemności. Jak to? Wiecie, to jest chyba dla nas oczywiste, że jeśli, nie wiem, robimy coś złego, popełniamy jakiś zły czyn, to jest grzech. To jest dla nas chyba oczywiste. Ale jeśli tylko nic nie robimy, to też grzech? Jeśli tylko zaniedbujemy społeczność z Panem, jeśli tylko wobec Jego powtórnego przyjścia jesteśmy po prostu obojętni, to też jest grzech? Domyślacie się, jaka jest odpowiedź. Odpowiedź jest na tak. To tak, to jest grzech. A udokumentuję to Bożym Słowem, które jest zapisane w Księdze Sofoniasza. Bliski jest wielki dzień Pana. Bliski i bardzo szybko nadchodzi. Prorok jeszcze woła, słuchaj. Wyobraźcie sobie tą sytuację. Prorok zdziera gardło wręcz i woła, bliski jest dzień Pana. Tak jakby chciał powiedzieć, obudźcie się, bliski jest dzień Pana. A jaka jest reakcja niektórych ludzi? Werset 12. W owym czasie będę przeszukiwał Jeruzalem w świetle pochodni i będę karał mężów, którzy siedzą zdrętwieli nad mętnymi resztkami wina i mówią w swoim sercu, nie uczyni Pan nic dobrego, ani też nic złego. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Od razu ją przekładam na ten nasz duchowy aspekt, który nas interesuje. Siedzą zdrętwiali, czyli nic nie robią. Tacy apatyczni, tacy odrętwiali. To nie znaczy, ja nie mówię teraz o tym, że ktoś fizycznie siedzi w krześle czy na fotelu. Ja mówię o tym odrętwieniu wobec informacji, że Pan powraca. Życie biegnie, tyle rzeczy jest do zrobienia. Praca, czy sam prowadzę firmę, czy cokolwiek. Rodzina, obowiązki. I ta myśl, że Pan powraca, jest gdzieś tam. A przygotowanie do tego może kiedyś. Ale zobaczcie, to nie ujdzie kary. Dlatego, że Pan Bóg mówi, ja szukam w świetle pochodni i będę karał tych mężów, którzy tak postępują. Będę karał tych, którzy są odrętwiali, którzy są obojętni, którzy są apatyczni wobec faktu, że nadchodzi dzień Pana. Cały ten rozdział od pierwszego wersetu praktycznie jest mowa o tym, że Pan Bóg wystąpi przeciwko niektórym ludziom. I są tu takie czasowniki użyte. Na pewno zmiotę, wytępię ludzi, przeskakuję po wersetach, wyciągę rękę przeciwko nim. I tutaj są ludzie opisani, co oni robią. Większość uwagi poświęcona jest na bałwochwalstwo, na tego typu grzechy. Ale zwróćcie uwagę na werset 6, który jest kontynuacją. Czyli jakby Pan Bóg mówił, wyciągnę rękę przeciwko, czy wytępię, werset 6, tych, którzy odstępują od Pana. I to by jeszcze było dla nas w miarę logiczne. Ale dalej. Tych, którzy nie szukają Pana, ani się o Niego nie pytają. Milczcie przed obliczem wszechmocnego Pana, gdyż bliski jest dzień Pana. Pan Bóg mówi wyraźnie, że będzie sprzeciwiał się tym, którzy są zupełnie obojętni na tą informację, że Pan powraca. Ci, którzy nie przygotowywują się. Wiecie, użyję znowu pewnego przykładu. Czekasz na gości. Gości, którzy, nie wiem, są dla ciebie cenni, bo dawno z nimi nie byłeś. Ci, co jadą do ciebie, cieszą się na to, że będą mogli z tobą mieć relacje. Ty się cieszysz, że ich przywitasz.
jadą z daleka, więc nie do końca wiadomo, kiedy przyjadą. Powiedzieli, że końcem tygodnia będą, co to oznacza. No i wyobraź sobie, że siedzisz sobie w fotelu, pilot w ręce, bałagan w pokoju taki, że się nie da przejść, nic nieprzygotowane. I tak sobie mówisz, no, trzeba by się było wziąć za robotę, bo mogłem przyjechać. Ale nadal ruch palcem po pilocie. I tak za chwilkę dociera do ciebie ta myśl, no przecież tu nawet przejść się nie da przez ten pokój. No trzeba by coś z tym zrobić. I nadal nie wstajesz. Kolejna za chwilę myśl, no przecież nic nie jest przygotowane. Nie gotowałem nic. I dalej siedzisz. I nagle dzwonek do drzwi. I panika. Co to? Przyjechali? Czy to jeszcze tam pół biedy? To... Tylko chodzi mi o ten sens duchowy. Kochani, my doskonale wiemy, że On powraca. Ale czy nie jesteśmy czasem podobni, niektórzy może, że wiemy, ale nic nie robimy. Że wszystko wiemy, ale nam to umyka. No bo może od jutra. Może po tym kazaniu, które dziś słyszymy, no to może od jutra. Może od jutra zacznę się przygotowywać. Zacznę szukać Pana, zacznę szukać Jego obecności. Będę oświęcał się od jutra. Kiedyś któryś z kaznodziei, wydaje mi się, że brat Wilkerson, może się pomyliłem, ale cytat zapamiętałem. Powiedział coś takiego, mniej więcej coś takiego. Treść oddaję. Piekło pełne będzie takiej oblubienicy, której zabrakło jednego dnia. Czyli tej, która mówiła od jutra. Zanim będzie za późno. Obudźmy się, jeśli to jest słowo do nas, zanim będzie za późno. Jeśli jesteśmy w tej grupie, o której wspominał Piotr, to też słuchajmy, abyśmy byli czujni, abyśmy byli trzeźwi, bo szatan nie spocznie, bo szatan będzie chciał zwieść i wybranych. A więc niech to jest takim mocnym dla nas przypomnieniem. Ale jeśli jesteśmy w grupie tych, którzy śpią, to Bóg mówi wyraźnie, obudź się, bo może być za późno. 10 panien, pamiętacie? 5 z nich nie starało się, nie kupowało oleju, nie zadbało o to, by mieć zapas. I zostało. Kochani, dbajmy też o świętość naszego życia. Kiedy by czytać Boże Słowo, wielokrotnie to idzie w parze. Kiedy Pan Bóg mówi o... Kiedy Biblia mówi o czujności, o gotowości, o przyjściu Pana, jakże często jest mowa jednocześnie o świętości. Dlaczego? Bo nic nieczystego tam nie wejdzie. Apostoł Piotr mówi w ten sposób. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimż powinniście być wy w świętym postępowaniu waszym? Moi drodzy, i myślę, że to jest dla nas logiczne i jasne. Ale my często zwracamy uwagę na rzeczy duże. Ostatnio w zborze raz po raz mówimy właśnie o tym, żeby patrzeć na te rzeczy drobne. Połapcie na małe liszki. Jest napisane w księdze Pieśni nad Pieśniami. Czyli bardzo złą robotę robią te małe liszki. Psują naszą winnicę. Te drobne rzeczy, których może nie zwracamy na nich uwagę. Te drobne rzeczy, o których myślimy, wszyscy tak robią. Albo po prostu nam jest z nimi wygodnie. Czasem może Duch Święty nam coś podpowiada, ale po prostu jest nam tam wygodnie z nimi. I wydaje się, a taki drobiazg, kto by tam. Chcę posłużyć jeszcze pewnym przykładem. Raz na którejś piątkowej modlitwie pewien brat powiedział taką myśl, którą chcę podciągnąć, że kiedy Jezus przyszedł do świątyni i ją oczyścił, czyli powyrzucał stoły, wekslarze, to powiedział, że to jest mowa o Jego sercu. Że nasze serca są świątyniami Ducha Świętego. I że tak naprawdę potrzebujemy, żeby On przychodził i robił porządek. Pomyślałem, tak, prawda. I wiecie, zacząłem myśleć nad
tym fragmentem, przeczytajmy go może z Ewangelii Marka, choć on występuje w każdej Ewangelii, ale przeczytajmy go z Ewangelii Marka, z rozdziału 11, od 15 wersetu. I przyszli do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni. I wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi. I nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. I nauczał, mówiąc, czyż nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców. Znamy doskonale ten fragment. Widzimy ten obraz, kiedy wewnątrz świątyni, tam, gdzie tego absolutnie nie miało być, były stoły, byli ludzie, którzy handlowali, sprzedawali. Słuchajcie, czy oni robili coś bardzo złego? Zobaczcie, czy Jezus przyszedł i rozprawił się z, nie wiem, z posągiem Dagona w świątyni? Albo jakieś tam Asztarty? Zupełnie nie. To nie tego kalibru sprawy. Przecież te rzeczy były potrzebne. Tak, potrzebne. Izraelici, którzy szli z odległych miejscowości, fizycznie nie mieli jak ze sobą wziąć tej zwierzyny ofiarnej. Za dużo odległości. Jak oni to mieli zrobić? To było potrzebne, aby było miejsce, gdzie mogą po prostu to zakupić na miejscu i później iść do kapłana. Ale to miało być poza murami. A wcisnęło się do środka. Siostry, bracia, ile rzeczy w naszym sercu jest, które miały być poza, a znalazły się w środku. Ile rzeczy powinno być poza, rzeczy nawet dobrych, ale poza. Rzeczy, które mają nam służyć, a nas opanowywują, bo są w środku. Nie chcę tutaj podawać przykładów, ale jest całe mnóstwo rzeczy, które są stworzone po to, żebyśmy je używali. Choćby ten, nie wiem, osławiony Facebook, którego tak w cudzysłowie lubię. Przecież on może być dobrym narzędziem, ale potrafi zniewolić. I młodzi o tym wiedzą, albo nie wiedzą. To jest jeden z mnóstwa przykładów. Coś, co powinno być na zewnątrz i ma nam służyć, ciska się do środka. Ale Jezus przyszedł i się z tym rozprawił. Wpuśćmy Jezusa. Niech swoim światłem prześledzi, co tam jest do usunięcia. Zobaczcie, jaki Jezus był radykalny. Mało to, że On nie pozostawił tam, nie wiem, połowy stoisk albo, nie wiem, choćby jednego stoiska. Nie, nie. Coś więcej tu jest napisane. I nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. Maksymalny radykalizm. Nic. Nic, co Boga nie chwali, nie może być w naszym sercu, jeśli chcemy mieć udział w Jego zmartwychwstaniu. Ale moi kochani, to nie jest jakby do końca nasza odpowiedzialność. Nasza odpowiedzialność największą jest być w Nim. Być w Nim zanurzonym, a On już całą resztę poprowadzi. Jeśli my w Nim będziemy zanurzeni, to On nam będzie wskazywał, On będzie oczyszczał, On będzie prowadził, On będzie wskazywał to, co jest do usunięcia. Ale widzicie, można tak zrobić raz i drugi, ale jak często powinniśmy robić coś takiego? Jak często powinniśmy zapraszać, Panie, zrób to w naszym życiu? Taki remanent. Wiecie, czytając Biblię, chyba zauważyliście, że to nie zdarzyło się raz. To jest bardzo podobny opis, ale on nie wydarzył się tylko raz. Tam w świątyni wydarzyło się to minimum dwa razy. Jakbyśmy poczytali Ewangelię Jana, to jest ewidentnie na początku jego służby. Jest troszeczkę inaczej opisane. Skręcił bicz i tym biczem ich powypędzał. Ale to było zupełnie na początku jego służby. A tutaj to jest po roku lub po dwóch. Nie śledziłem tego tak bardzo dokładnie. Jest ta sama sytuacja. On powyrzucał, a po chwili się to znowu z powrotem wepchało do środka. Jezus znowu musiał przyjść, to powyrzucać. Więc nie osiadajmy na laurach w momencie, kiedy wiemy, że Bóg oczyścił. Powyrzucał.
pilnujmy i zapraszajmy, Duchu Święty, pilnuj naszego serca, aby te rzeczy z zewnątrz nie pchały się nam do środka. Może wydaje się nam to wszystko takie trudne. No przecież jak? Jak tu żyć? No przecież to życie jest tak wymagające. To prawda. To życie jest dziś tak wymagające. Tyle pracy, tyle energii człowiek musi włożyć w to, aby przeżyć. Aby się utrzymać. Apostoł Paweł w liście do Koryntian przepięknie daje nam radę. Tak troszkę poetycko. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 7 rozdział. A to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, zatrzymam się na moment, apostoł Paweł raz jeszcze mówi krótki czas. I to słowo pada dziś non-stop, ale też i w poprzednich nabożeństwach wielokrotnie jesteśmy ostrzegani. Nawet dziś na wstępie, przecież nie było to ustalane. Ale dopóki ten czas trwa. A więc apostoł Paweł jakby chciał powiedzieć, szykujcie się, ale żyjcie normalnie. Dopóki ten czas trwa, słuchajmy, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. A ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Oto rada, jaką nam daje apostoł. Sparafrazując, powiem, żyjcie normalnie, ale nie pozwólcie, żeby to opanowało wasze serca. Kupujecie? Okej, kupujcie, bo trzeba. Ale traktujcie to tak, jakbyście w sumie nic nie mieli. Po prostu kupujcie, bo trzeba żyć. Ale nie przywiązujcie do tego serca. Trudniej jest tą żoną, prawda? Ale w pewnym sensie też. On jest najważniejszy. Cel jest najważniejszy. A już najciekawiej brzmi tak końcówka. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Trzeba używać, nie w znaczeniu hulać, ale używać tego świata w znaczeniu praktycznym. Żyjemy, używamy tych narzędzi, choćby o którym wspomniałem przedtem. Używamy normalnie, żyjemy, funkcjonujemy, ale tak, jakbyśmy ich nie używali. Czyli nie przywiązując do tego serca, nie związując się tym, nie pozwalając, żeby to weszło do wewnątrz, do serca i zapanowało w środku. Wiecie, te stoły wekslarze wewnątrz, one stały się czymś, co tam dominowało. Zamiast gwaru modlitwy, tam był gwar handlarzy. I to, co było niby dobre, zaczęło dominować wewnątrz. I to jest to zagrożenie, że to, co niby dobre, jeśli wejdzie do środka, to zacznie dominować. A cel szatana jest jeden. Aby nas zatrzymać. Aby nas zająć czymkolwiek. Dlatego apostoł Paweł mówi, nie śpijcie. Pora już, abyśmy się ze snu obudzili. Tak mówi apostoł Paweł. Cytuję to za nim. Także moi drodzy, na tym dziś zakończę. Jest jeszcze jakby wiele, wiele myśli, które mówią nam o naszej postawie, jaka ona powinna być. Ale dziś chcę koncentrować się na tym jednym apelu. Nie śpijmy. Czyli działajmy. Czyli działajmy, abyśmy byli mocni w Panu. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.